tym tygodniu zapowiadane są duże mrozy. Warto pomyśleć o tych, których dotkną one najbardziej. Psy i koty zamieszkujące schroniska dla zwierząt codziennie mierzą się z wieloma wyzwaniami. Zimą tych wyzwań jest dużo, bo wiadomo, niskie temperatury robią swoje i tutaj musimy szczególnie dbać o te wszystkie nasze zwierzaki. Schronisko, jak wiadomo, jest dostosowane do warunków zimowych, jak i letnich. To jest sprawa oczywista. W okresie zimowym przy bardzo niskich temperaturach podopieczni schroniska nie mają łatwo. Dlatego schronisko w Chełmku zorganizowało akcję, w której szukają osób chętnych udzielić domu tymczasowego na czas mrozów. Przygarnij zwierzaka i tak naprawdę jest taką formą promowania adopcji. Ta akcja jest nazwana Dom Tymczasowy dla zwierzaka w zimie, ale mamy już bardzo duży odzew, że ludzie, którzy pobrali psiaki na dom tymczasowy, czy też koty, mówią, a już zostanie. Po ogłoszeniu tej inicjatywy pojawiło się wielu chętnych, by pomóc. Wiele osób zadeklarowało chęć przygarnięcia zwierząt na czas mrozów. Niektórzy z nich nawet rozważają adopcję na stałe, co jest zachęcającym sygnałem dla przyszłości schroniska i jego mieszkańców. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem całego zasięgu tej akcji, bo wczoraj przez 2 godziny wydaliśmy blisko 20 zwierząt. No, serce rośnie, jak widać to zaangażowanie ludzi. Przyjeżdżali ludzie różni, starsi, młodsi, z dziećmi, eleganckie panie w eleganckich autach, biorąc starsze zwierzęta. No, bardzo duże zaskoczenie i bardzo, bardzo duże podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w tą akcję. Muszę z tego miejsca również powiedzieć, że samo zorganizowanie akcji wymagało też dosyć dużego poświęcenia, dlatego bardzo dziękuję moim pracownikom, Pauli, Ani, moim wolontariuszom, wszystkim, którzy wczoraj mimo dnia wolnego tutaj się udzielali i przede wszystkim, którzy brali udział w tej akcji. Mimo licznych reakcji i wsparcia, wciąż wiele zwierząt czeka na swoją szansę. Akcja schroniska w Chełmku jest promykiem nadziei, ale to ciągłe wysiłki i otwarte serca społeczności decydują o przyszłości tych bezbronnych stworzeń. Taką rzeczą, którą chcemy wypromować, to jest właśnie adopcja. To nie chodzi o to, że te zwierzęta, jakich stąd nie zabierzecie, to zamarzną i tak dalej. Natomiast żadne warunki schroniskowe, choćby nie wiem jak wspaniałe i dobre były, nie zastąpią tych warunków domowych, które Państwo jesteście w stanie zapewnić. Także zapraszam serdecznie. Wszystkich, którzy chcą dać dom tymczasowy dla psa lub kota albo pomóc w inny sposób, zachęcamy do kontaktu ze schroniskiem. Oh, God.